masz tak szeroko, takiego łosia skoczysz. Ale mogą cię dużo wyżyć. Zasłania taki blok. Nie? Dużo zasłania, jest presja na obu kierunkach. Ale mogą wybić. To jest przypadek w sumie taki atak, nie? W sumie nawet jak masz tak, to samo jest praktycznie. Byś musiał mieć chyba tak wąsko ręce, żeby ci piłka między rękoma przyjść. Tak. A moim zdaniem lepiej, żeby... Jedynie chyba, że tak się odbija tu i wtedy, nie? Od dwóch ram. Tak. Jest dużo lepsze ode mnie, kurde. Ja muszę oglądać te filmy, to będę schodził na ziemię szybciej. To się nagrało? Kto ci zrobił zdjęcie przed chwilą? No paparazzi są wszędzie. Paparazzi nam zrobili zdjęcie. Prawdopodobnie za 100 euro. Nawet na autostradzie. Będziemy mogli sobie je wrzucić na nasze social media, więc na pewno się pojawi. Będziesz miał pewnie zamazaną twarz, ale ja będę miał widoczny. Andrzej Bragan, YouTube, polecamy o teorii kwantowych pooglądać trochę. My właśnie sobie tutaj oglądamy i słuchamy, zastanawiamy się nad naszą przyszłość. Chwila zadumy. Wujna. Pytanie, kto na lato będzie bardziej przypakowany? Jaro? Czy? Jaro. Stare, ale jare czy jaro? Zapraszamy, jeżeli są chętni, aby być jurorami albo jurorki chętne, zapraszamy do wysyłania zgłoszeń. Na jakiego maila? biuro@bvacademy.pl bvacademy.pl. Pierwsza jurorka siedzi tutaj z tyłu. No i tam w sumie może się spytam jeszcze żony. Teslą autonomiczną fajnie wyświetlało przez taki ten. Lampy są. Rowery są. Gdzie jest hala? No dobra, chodźcie tak jak mówię. A tu jest jakieś wejście. Tam coś się świeci. Też tu raczej nikogo nie ma. Co to jakiś wywiad? Dualne spotkanie? Mam coś powiedzieć po cichu? Co myślisz o swoim kompanie na ten sezon? Swoim kompanie? To jest wyjątkowy. Idzie. Cicho, bo idzie. Idziemy na pierwszy trening w Holandii. W Holandii o 18.30 mamy całe 30 minut. Godzina i 30 minut. Ty musisz się oswoić, jesteś youtuberem, monterem. Mamy godzinę i 30 minut, Jareczku. Jak godzinę 30? No mam godzinę i 30. Czas grzeweczka. Chcę się do treningu. Ale wierzące, zobacz, kolego kamerzystę, zobacz tam w górę. Pitbull. Centrum sportowe z prawdziwego zdarzenia. Przydałoby się nam takie w Poznaniu. Z halą do plażówki i nie wiemy czym jeszcze w środku i z innymi obiektami. Zobaczcie. Mamy plażówkę. Na hali mamy plażówkę. W środku mamy piłkę nożną, chyba tenisa do piłki nożnej. Widzę kilkanaście bramek. Co najmniej kilkanaście bramek. No i oczywiście kanał, jak zwykle. Piasek nie jest najgorszej jakości, ale to nie jest to samo co na przykład u nas w Spale, gdzie jest jasny, bez kamieni, ten jest taki trochę widać, że brudzący.
Ławanko przedtreningowe. Z tego nie da się żyć. Aktywujemy core, ćwiczenie antyrotacyjne. Pamiętajcie, że core nie ma produkować ruchu, a ma zapobiegać, czyli ma nie powodować rotacji, a ma zapobiegać rotacji w tym ćwiczeniu. Chodź ze mną. Mamy 30 minut przerwy i za 30 minut zaczynam naszą jednostkę treningową na boisku centralnym. To jest taktyka podpuścić i skasować 24-22. Na plus to, że fajnie mi się atakuje z tych szerszych. Znaczy nawet nic nie widzę i tak atakuje i jest dobrze. Zawsze jak mi dałeś info, to skończyłeś. Jak dałeś info, to skończyłeś. No to było wtedy spokojne przyjęcie. Ja nie powinienem plasować. Ja tylko tu. Trochę nisko łapy złączyłeś. No. Ale poza tym tu już nie było żadnego przyruchu, było tylko dołożenie rąk do piłki. To jest walka ze sobą, wiesz. 2-0 i teraz to, co misiaczki lubią najbardziej, czyli... To jakoś bardziej wyczucie teraz, bo pewnie, że wszyscy wszystko wiemy. Co mamy robić? Nie bój się. No i tak to jest, potrenowali, zagraliśmy, ile? Zagraliśmy 2 sety, 1-21, 2-15, pierwszy, który miał być do 21, zakończyliśmy wynikiem 24-22, drugi zakończyliśmy wynikiem 15-11. Jak było? Szarpana gra jeszcze z obu stron, oni szarpali, my szarpaliśmy, wygraliśmy końcówki i bardzo dobrze, trzeba wygrywać. Przejdziemy do skipku. Przejdziemy po wodę, idziemy. Idziemy po owocki. Obiadek to chyba nam zrobi Leczka, bo mówi, że bardzo dobrze gotuje i chciałaby się wykazać, więc zobaczymy, co tam Leczka nam dzisiaj ugotuje. Wczoraj na kolację. A nie będę mówił. Jakie emocje przed briefingiem? Emocje? Nie wiadomo, na kogo trafimy. Może na Ricardo. Okay. And this is from Capete. Skręć łagodnie w prawo. Wyspałem się. Szukamy tylko pasty, bo gdzieś zaginęła. Myjemy ząbki. Spokojne przed dzisiejszym dniem?
proszę. Spokojny przed dzisiejszym dniem? Spokojny, podemocjonowany. I... No co, trzeba pomedytować, zjeść śniadanko, dobrze się ruszać i wygrać. O, ktoś tam idzie. Dzień dobry, dzień dobry. 7.27, rozruch zrobiony. Szybkie rozciąganie, szybkie pobudzenie. I możemy jeść śniadanie. I to nie była ustawka. Powiedz mi, Jaro, od kiedy medytujesz? Kiedy medytuję? Przygłośnij troszeczkę. Trening mindfulness, obecność. Prowadzi go George Mumford. Trener długoletni Michaela Jordana. A ja trenuję ODFX od 4 lat. I zmierzamy na pierwszy mecz. Mamy za godzinę 20 przeciwko Holendrom, 9.50. Zaczynamy. Co o nich wiemy? Chyba niewiele. Wiem, że są młodzi, 2002-2003 rocznik. I tyle. I musimy zagrać swoją dobrą siatkówkę. Tu mojej czapki nie nagrywaj. Pokaż czapkę. Pokaż czapkę. Słuchaj, tyle myślisz, że aż wybuchła. Albo się rozgrała i szwy puściły. Łeb pęka. A nie wiem, czy to oni byli. Bo teraz szli podobni. Oni wszyscy podobni, młodzi i blondyni, tak jak Jarek Lech. Ja też trochę jestem jak Holender. Szybkie pytanie. No? Pomarańczowi czy niebiescy? Tomasz powiedział, że pomarańczowi. Panie, ja mówię, że Czesi. Czyli niebiescy. Dobra. Pepiczki zobaczymy. Nasze kochane. Zobaczymy kto. Wydaje mi się, że ten z dwójeczką gruby będzie plasować. A jak będzie atakował, to daleko. No. Nie ściągnie. Więc temu trochę bardziej w drugie tempo bym skakała, a temu drugiemu... Ready? Nie. Ready. Miniero? Gotowy jesteś. Rzeczka była ładna. Dam ci info 1 czy 2 i sobie przepuszczam. Albo idę pod skosem. Do środka to idę czuję. I gram agresywnie. Mamy pierwsze zwycięstwo, ale nie cieszymy się. Ucieszymy się za kilka zwycięstw więcej. Job is not finished. Dzięki, guys. A, jest kamera. Pierwsze zwycięstwo. Jeszcze tylko z 10? Czas? Tylko z 10. Dzień dobry, dzień dobry. Jesteśmy po pierwszym meczu. Mamy ryż z jabłkiem. Mieliśmy jedną porcję, ale właśnie dzielimy
tą porcję na dwie, ponieważ Jarek, nie przeszkadzaj, kurwa. Widzisz, rozsypałem przez to. Ryż z jabłkiem. Dlaczego ryż i jabłko? Źródło węglowodanów przede wszystkim, jeżeli chodzi o ryż. Jabłko, trochę losowy owoc, który był zapakowany w taki sposób, że nam się nie psuje. Więc ładujemy szybko węglowodany. To jest pierwsza rzecz, którą robimy, jak wyszliśmy do domu. Mamy do meczu. Mecz o 17:20, czyli mamy do meczu prawie 6 godzin, czyli mamy trochę czasu, żeby odpocząć, żeby odbudować zapasy glikogenu, które na pewno troszkę utraciliśmy w trakcie meczu. Mecz może nie był jakiś bardzo wymagający, bo samo spotkanie trwało 30 minut, ale biorąc pod uwagę całą rozgrzewkę i cały proces przygotowania do meczu, to było to 1,5 godziny, więc jednak 1,5 godziny wysiłku fizycznego powoduje, że te zasoby glikogenu będą trochę uszczuplone. Więc teraz robimy wszystko, żeby je odbudować, odpocząć, zregenerować się. No i co? Smacznego. A ja zazwyczaj zajmuję się zmywaniem, odkurzaniem i praniem. Tym razem zmywam. Teraz będę odkurzał, bo Tomek nie lubi, jak jest bałagan, ale się trochę naniosło. Muszę mu wyprać koszulkę i spodenki i wysuszyć, żeby miał wszystko. Były kolejny mecz. Na piękne kolory, nie? Tragedia. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj polska drogówka. Dzisiaj droga do turnieju głównego. Mam nadzieję, że nie będzie zamknięta, ale my zamkniemy. Ludzie drogówki kolegom z Francji. Dobrze, Jareczku, że jesteś rozluźniony, humory dopisują. Bardzo dobrze, ale ubrali nas fajnie, nie? Jeszcze mamy 5 minut. To już się zajechaliśmy na rozgrzewce, więc. W pierwszym secie dużo było złych wyborów. Trzymali blokiem i obroną. Szukaliśmy rozwiązania na to. Oczywiście mieli tam w tym trochę szczęścia, bo trzy razy piłka weszła po siatce, ale oczywiście nie wygrali dlatego, że grali lepiej. W pierwszym secie szukaliśmy rozwiązań
Lepszym rozwiązaniem było chodzenie na szerszą piłkę, bliżej antenki i wysokie ataki. Doprowadziliśmy do końcówki, mieliśmy dwie piłki setowe, których nie wykorzystaliśmy. Życie. To z parami na wysokim poziomie, to się gra tak, jak my graliśmy drugi set. No tak. To nie gra się, że my sobie ich ugramy do 15, tylko końcówka się waży i w końcówce kto ma lepszą głowę i lepiej zagra, ten wygrywa. Tutaj może ktoś pomyśleć, o dobrze zagraliśmy, bo przegraliśmy w końcówce. No, przegraliśmy, no to chodzi, najlepsi wygrywają w końcówce. Więc trzeba też końcówki, po to się trenuje czasami końcówki, czy się doświadczenia trzeba zebrać przy tym. Dzień dobry Państwu, jesteśmy dzisiaj w kuchni. Jak się nie ma na boisku, to trzeba mieć gdzie indziej, więc dzisiaj od rana gotujemy proteinowe pankejki. Szef kuchni dzisiaj Tomasz Jeroszczak. Ciu, ciu, ciu. Są moje drugie pankejki w życiu, więc nie gwarantuję. Z pierwszej wyszła jajecznica, więc teraz tak już jest trochę lepiej. Ale zobaczymy. A tutaj oczywiście nie ma żadnych lipnych, niezdrowych rzeczy. Pankejki proteinowe, 33% białka. Nie będziemy lokować firmy, nie mamy z tego żadnych profitów, nie mamy żadnych korzyści, ale te są całkiem smaczne i całkiem dobre. Makrosy zobaczmy, na 100 gram mamy 7 tłuszczu, mamy 45 gram węgli, sporo, ale jest tylko 14 gram cukru, także nie ma dramatu, dużo białka, 33 gramy. Wydaje się spoko. No i mamy finalny efekt, jest pancake z masłem orzechowym, z nutlowem, czyli czymś, co uwielbiam. No i co, dajemy na to jakieś owocki, dajemy do tego jabłko, dajemy jabłko, kilka sztuk mango, kilka kawałków mango. I ostatnie holenderskie śniadanie. Jak zawsze czysto. Jak zawsze schudnie. No, powiedział, że w końcu czysto. Jaro? Ja w ogóle nie widzę tej drugiej strony. No tak, no to mówisz, jak będziesz biegał na krótszą drogę. No i nawet jak zrobię tą wystawę z wyskoku, no to też no zagrożenie to jest. Tak. A tak to nie wiadomo, co to jest. Yo. Dobra, nie, bez żartów. Dojechaliśmy, jesteśmy w Poznaniu. Tomaszek idzie sobie tutaj do mieszkanka. Jadę do Milicza jeszcze 2 godziny. Tam znać, jak dojadę. A nasz mistrz, jak to miało być? Kamerun? Mistrz Kamerun kiwa głową, że tak, jedzie zaraz o 5 sobie do swojego miejsca zamieszkania. Dziękujemy, że byliśmy z nami, że przeżyliście z nami pierwszą wspólną podróż siatkarską. I mam nadzieję, że wam się podobało i będzie tego więcej. Planujemy robić takich materiałów więcej, więc bądźcie czujni. Pamiętajcie, subskrypcja, dzwoneczek, lajkuj, komentuj. Pozdro, cześć. Tylko nie wszyscy naraz, po kolei, żeby nam na głowę się ten nie rzucił.